Cześć, z tej strony ja, Popciat, i witajcie w nowej serii Popciat Życie. Ja wam teraz pokażę, co ja robię na co dzień. Więc często chodzę tutaj do sklepu, po obiedzie dostałem od kogoś kanapeczkę i kupuję sobie loda. I mam 10 zł i kupiłem loda i mam 7 zł teraz. I sobie często lubię jeść takiego loda i on jest często bardzo dobry, bo ja lubię lody. O, cześć! Dzień dobry. Cześć! A kto ty jesteś? Ja jestem też kotem. A ty jesteś baby leonek? Jestem leonek, bo właśnie zapomniałem swojego imienia. Nie. To ty chyba jesteś baby lelonek. Nie. Jak cię widziałem w tamtym sklepie, kupiłeś loda. Zobacz, latający autobus był. Co? Latający autobus był. Latający autobus. Jak to? Co to jest? Chodź, baby lelonku. Dobrze, ja idę. A ty kim jesteś? Ja jestem baby Popciat. Robi się. A ja mam 7 zł, a ty ile masz pieniędzy? Ja mam 10 zł. Ty jesteś bodziaty, mamy 17 zł. Tak, to piątek. Ja to? To jest autobus, ten co latał. Autobus. Latający. Chodź. Chodź. Co to było za dźwięk dziwny? Ja nie wiem, ja nie słyszę. Ja mam wyciszone. Gdzie my idziemy? Do mojego domu. Chodź. Pokażę ci. A ty masz dom? Mam dom. Zobacz, tu jest. Nie widzę, gdzie jesteś? Tu jestem. A, to już widzę. To jest tutaj. Juhu, to nie mam. Nie, bo to nie tutaj, to dalej jest. A. My po prostu szliśmy szklutem. Zobacz, ja ci pokażę takie, bo tutaj czasem, jak są otwarte, to tutaj czasem tlen daje ci kulę mięśną i pozwala mi jeść tą kulę mięśną i czasem sobie biorę. I to są mielone smaczne. Miam. I dlatego mamy dużo jedzonka. Niam. Ale ja ci pokażę, gdzie mieszkam. Tutaj, zobacz, tutaj. Tutaj. W jakimś kajpajku? Nie, to domek. To jest domek. Ale to też jest czasem ktoś z deszkolorką przyjechał tutaj. A ja tutaj taki sobie często szkacie, bo ja się bawię w dlema. A dlim to jest, co to jest? To jest taki zielony ludek w białej maście, co skacie po kwadratach. A, okej. I gonią go jacyś goście. Tak. I mówią drem, dlem. I to jest dlem. Właśnie. I ja się bawię w dlema. I znam tą piosenkę. Bo jak był dlem odpalony w LTV Elo ADD, no to słyszałem tą muzykę taką. Ja już widziałem nawet. Bo nie wiedziałem, że on się dzień nazywa.
Dlem. On tak? Nie widziałeś? Ja widziałem, że się tak nazywa. A chodź, ja ci pokażę coś. Gdzie jesteś? Jestem koło przystanku autobusowego. A, to na imię. Pierwsze pytanie sobie. Chciałem kupić kiedyś namiot i wpiwi. Ojejciu, to kosztuje łącznie 1000 złotych. To chodź, znajdziemy pacę. Bo mamy 17 złotych. A ja jestem najedziony, bo jadłem kulkę mięśną. Ja też. Jadłem kulkę mięśną, jestem najedziony. To chodźmy, baby Lelonku. No, ja idę. Zapytamy się, czy ktoś ma placie. Tutaj najpierw wchodzimy do ICC. Dzień dobry, ma pan ktoś placę? Nie, to papa. A co tyś? Tu jest jakiś... Nie wiem, to jest ktoś, chodź. To my szukamy placie. Tu jest coś. Dzień dobry, jest tu jakaś coś placia? Nie, to dziękuję, papa. Chodźmy tutaj do Klub Blux. Closet. A dzień dobry, Maciuś, dla nas placie? Tak? Naprawdę? Mamy placie! I za jeden dzień placie dostajemy 150. Nie. Jej. Oni chcieli takie słodkie kotki jak my, żeby było więcej widzów. To jest dzisiaj otwarte o 9 pymy. PM. Co to znaczy? No, że o 9 jest otwarte. A, przecież jest ten. Jest siódma. Ale to jest w nocy, w nocy. 7.51, to jest będzie otwarte. Nie, to jest w nocy. Aha. Chodź, poczekamy na autobus. Ale to będzie 21 chyba. No. Chodź, darmowy aquapark. Bo ja czekam na placie, ty też czekasz? Co? Ty też czekasz na placie? W ogóle ja się nauczyłem pływać już, a ty też? Ja też. Buuu. Ten, a w ogóle, no to ten hajs dostajemy za osobę? Czy każdy z nas dostaje 150? Za osobę. Czy każdy z nas dostaje 150 pół? No, dużo, nie? Tak, tam, gdzie... To będziemy mieli już 300. 300. A da to nam jakieś stroje? Bo ja nie wiem, czy już chciałam. Tak, dadzą nam właśnie. A wiesz co? A wiesz co jest najlepsze? Co? Że nam dadzą jakieś, nie dość, że stroje, to nam dadzą jeszcze jakieś stroje, nie dość, że ubrania, to jeszcze jakieś nam dadzą dinozaury jakieś, czy jakieś tam lekiny. A mnie znowu wywaliło gdzieś. Tutaj. Ta skakawka. Ojejciu. Ta skakawka na basenie. Tak, ona jest dziwna taka jakaś. A gdzie jesteś? Musiałem taką ręce, że kiedyś ją ktoś ją zaczerował, kiedy coś nie można było na niej skakać. Pięć dych na ulicy! Co? Pięć dych na ulicy! Co? Pięć dych na ulicy! Jak to? Mamy 67 złotych, kupmy sobie ubrania. A, okej. Okay. Ile? 67. Jej. Po koszulce kupmy, bo są drogie koszulki, jakieś takie, nie wiem. O, ja taką kupiłem sobie koszulkę.
Ta kosztowała 30 zł, mam mieć 47 zł. Ja kupiłem tą samą. No to mamy 17 zł. Czyli ile my mamy jednak? A nie, poczekaj. Mamy 7 zł. Jaką? Mamy 7 zł. Nie, to 7. Mamy ubrania. Ale wieszcie, to oznacza, mamy ubrania, to jesteśmy bogaci. Tak, bo mamy ubrania. Tak, poczekaj. O! Cześć, co robisz? Śmiesznie. Co pan robi? Idziemy gdzieś. Nie wiem, tutaj można kupić. Oj, nie wiem, ja 7 zł coś kupimy. Nie, to, ale mają wysokie ceny, minimum 10 zł. No, dużo. A zobacz. To no, jest nasze jakieś ten, takie coś i świeci. O nie, podpaliłem się, czujesz, o nie. Chodź do basenu. Nie. Chodź do basenu. Nie, na mi się zniszczył zajaz. Nie. Zobacz, urosłem trochę. Tak, to prawda. Ty też urosłeś, bo jesteśmy chyba takiego samego wieku, nie? Tak. Jesteśmy wyżsi już. A wiesz co? Moim marzeniem jest założenie kanału na YouTube. Lelonkowy Bóg. Słyszałem kiedyś o takim micie. Lelonkowy Bóg. Ja popatrzę, czy jest tutaj jakiś monet. Coś jest, może coś jest. Jeszcze mi szukam pod tymi ławkami. No. Jest jakaś butelka z napisem zwlot. To chodź, zwrócimy do tego spożywcaka, to coś dostaniemy może. Chciałbym zwrócić tą butelkę. Dziękuję. Dostaliśmy 2 złote, mamy 9 złotych. Za 9 złotych kupmy sobie czekoladę. Na pół. Czekoladę. To mleczną. Tak, to mleczne. Dziękuję. Ja mam jedną taką butelkę z napisem z J, ale taką trochę inną z innego miejsca. O, taka! Dobra, to zwróć. Dobra, to zwróćmy. Zobaczmy, jak nie dostaniemy, bo to jest takie trochę lepsze miejsce. I ta butelka była mega dzioka. Aha, nie dobra. To masz trochę czekolady, Nie. Dobra, zjedliśmy. Ja jeszcze swoje nie zjadłam, ale też mi się zjadę teraz. Nie. Gdzie to było? Okej. Jak ja sam chciałbym wrzucić tą, żeby wrzucić tą butelkę. Dziękuję. I dostaliśmy 5 złotych. Nie, czekolada kosztowała też 5, to mamy 9 złotych. Jesteśmy bogaci. Tak. A nie dość, że może zaraz pewnie otworzą naszą placie. Zobacz, jakie fajne auto. Kiedyś taki, kiedyś jeszcze takie kupimy pewnie, to nie? No, pewnie, nie wiesz.
Może kiedyś. Mam nadzieję. Jeszcze raz, że mamy drugie. Byśmy bardzo długo musieli spierać w naszej piersi. Tak. Dobrze, słuchajcie, może Placia będzie w następnym odcinku Roblox Życie Popciata. Do kogo ty mówisz? Jeszcze nie. Ej, chodź, chodź na chwilę do mnie, chodź na chwilę do mnie. No to dobra. Był z nami Tymek. I lubię. I był jeszcze ja, czyli Bruksejac, czyli Bruna. No to mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym odcinku z tej serii. To by było na tyle. Pa!